Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Kapi Fili, a to kolejny deck Nilfgaardu, który chciałbym wam przedstawić. Ten deck nosi nazwę Nilfgaardzkie Wrony Szpiegowskie, tak więc jest to połączenie szpiegów i Wroniego Oka, które możemy sobie wyciągać z nowicjuszy z Vicovaro. Tak więc myślę, że talia jest naprawdę ciekawa, ponieważ no raczej zbyt często się takiego czegoś nie spotyka. I jak to tutaj wygląda? Dowódcą jest Emhyr, czyli postać, która zwykle jest tutaj używana jako lider przy szpiegach, ponieważ oczywiście tutaj mamy te połączenie z Emhyra, z Kellachem albo z medykami z Vicovaro. No ale my teraz przejdziemy sobie już do goldów. Tak więc mamy Kahira, czyli jeszcze raz możemy użyć naszego dowódcy Emhyra, na przykład na Kellacha albo na któregoś z medyków z Vicovaro, bądź też na Doregaraya, który pojawi się w tej talii. Dalej mamy Vesemira. Słuchajcie, Vesemir znakomicie działa z Mandragorą i tutaj bardzo ciekawe zagranie. Możemy zagrać na przykład Vesemira na Mandragorę i potem na Płotkę. Płotka będzie miała 10 punktów, a następnie Asirę przenosimy ją do talii i potem używamy Płotki, zagrywając jakąś złotą kartę. Najczęściej właśnie Tibora Eggebrachta, który daje 25 punktów, tak więc jest on naprawdę mocny. No a przeciwnik oczywiście dostaje kartę, ale czasami naprawdę może dostać coś słabego. I jeszcze mamy uzdrowienie, czyli jest to karta głównie raczej pod Vesemira, ewentualnie pod Kahira. I możemy zagrać drugi raz tą kartę właśnie dzięki uzdrowieniu. Tak więc uzdrowienie pozwala nam drugi raz zagrać któregoś z goldów. Dobrze, jak wyglądają tutaj srebrne karty? Oczywiście jest Kellach, czyli karta, która tworzy nam szpiega. Jest też płotka, która tutaj wysypuje się, gdy rzucamy jakiegoś golda. Jest właśnie ta Asira, która służy do cofania płotki oraz Mandragory głównie, żeby potem użyć Vesemira. Jeszcze raz to oczywiście musimy cofnąć Mandragorę. No, zawsze może tutaj Vesemir zagrać kartę Wroniego Oka. To też jest zawsze taka możliwość, tak więc mamy tutaj dosyć wielofunkcyjne zagranie. Jest oczywiście ta Mandragora, o której wam mówiłem. Doregaraj, czyli możemy sobie stworzyć carryover na kolejną rundę. Jest to jedyny sposób na carryover w tej talii. No i Cantarella, czyli klasyczny szpieg, który dobiera nam kartę do ręki. Dobrze, teraz omówię tutaj szpiegów w tej talii i karty, które łączą się ze szpiegami. Tak więc Brygada Impera, która oczywiście łączy się z emisariuszami, których tutaj wyrzucamy i oczywiście boostujemy Brygadę Impera, wyciągamy kolejne karty stali, klasyczne zagranie w szpiegach, ale nie ma tutaj miejsca moim zdaniem dla egzekutorów Brygady Impera, to już byłoby za dużo i nie mielibyśmy miejsca na tych nowicjuszy z Vicovaro, ale jeszcze wcześniej powiem o Siewcy Zarazy, który może tutaj zniszczyć najsłabsze jednostki w rzędzie przeciwnika, tak więc czasami może zniszczyć coś dobrego, a od razu tutaj te krowie truchło również jest agentem, więc również jest jednostką, która ma status szpiega. No i właśnie boostuje Brygadę Impera. Dobrze, jeszcze są oczywiście medycy z Vicovaro, którzy służą do wyciągania kart z cmentarza przeciwnika, na przykład tych harcowników ze Skellige. No i teraz właśnie to, na czym ta talia głównie się tak opiera, czyli nowicjusze z Vicovaro, oni dobierają dwie brązowe karty alchemii ze szczytu talii, jedną zagrywają, drugą wtasowywują do talii. No a jedyna karta alchemii brązowa w tej talii to właśnie Wronie Oko, czyli właśnie podstawa tutaj, która rani najsilniejszego wroga w każdym rzędzie o 4. Tak więc jeżeli ma tutaj czwórki w trzech rzędach, to Wronie Oko robi 12 punktów plus nowicjusz jeszcze 2 punkty, tylko że Wronie Oko zwiększa zadawane obrażenia o 1 za każdy egzemplarz tej karty na cmentarzu i te obrażenia nie mogą przekroczyć 10, tak więc możemy 3 razy użyć tego Wroniego Oka i potem już będzie robiło naprawdę dużo punktów i to wygląda właśnie naprawdę ciekawie. Tak więc tak oto prezentuje się ta talia. Myślę, że jest to chyba bardziej fun deck niż taka talia na rankedy. Ja bym się tutaj bał grać tą talią na rozgrywkach rankingowych. Dobra, tak więc my tutaj będziemy sobie rozgrywali potyczki, ponieważ no może by się dało jakąś to, jakoś tę talię dopracować, jednak no
Mimo wszystko i tak nie byłaby zbyt dobra na rankedach, szczególnie gdy gra się tam na najwyższych rangach, no to oczywiście tam jest już bardzo trudno i myślę, że ciężko byłoby tutaj zagrać tą talią na jakimś wyższym poziomie. Gramy przeciwko Henseltowi, tak więc przeciwnik gra Królestwami Północy. Dobrze, tak się prezentuje nasza ręka. I jak tutaj wygląda wymiana? Wymieniamy raczej wszystkie wronie oka, ponieważ chcemy je mieć z nowicjuszów z Vicovaro. Okej. No i oczywiście wymieniamy płotkę, jej nigdy nie chcemy mieć na ręku. No i tutaj nie mamy żadnego emisariusza. Okej, dobra, mamy jednak jednego. Jeden jest nowicjusz. Uzdrowienie. Moglibyśmy teoretycznie wymienić, żeby to uzdrowienie doszło nam potem. Bo teraz jest chyba niezbyt potrzebne. No to może tak spróbujmy zrobić. I jest Tibor. I teraz tak. Jeżeli uda nam się tutaj oczywiście dobrze zagrać z tą Mandragorą, to zwykle staramy się na koniec zostawić Asirę, Tibora oraz uzdrowienie na Vesemira. To jest oczywiście najlepszy możliwy sposób. Tutaj nie zawsze się udaje, ale no w każdym przypadku tutaj Tibor prawie zawsze idzie na trzecią rundę jako finisher. Dobrze, zaczynamy od emisariuszy. I tak, emisariusza rzucamy na któryś z rzędów przeciwnika. Okej, mamy kolejnego i teraz tutaj nie wrzucamy wszystkich jednostek do jednego rzędu, tylko do różnych rzędów. Właśnie pod te wronie oko, żeby zadało jak najwięcej obrażeń. I tutaj już na samym początku będziemy musieli użyć wroniego oka. No akurat tak niezbyt dobrze wyszło, no ale dobra. Zniszczyliśmy dwóch szpiegów. Mamy tą brygadę Impera, która w sumie teraz nie wchodzi zbyt dobrze. No ale zobaczymy, co tutaj zagra przeciwnik. Zawsze możemy z Kalaha wyrzucić kolejnego emisariusza. Okej, zniszczył nam tego. Dobra robota. No to my właśnie zagrywamy Kellacha na emisariusza. Dobra, jest medyk z Vicovaro, myślę, że jego tutaj zagramy i wyciągniemy sobie kolejnego emisariusza z cmentarza przeciwnika. Jeszcze jeden medyk z Vicovaro i jeszcze jeden emisariusz. Tak więc teraz już są fajnie poukładane tutaj w rzędach. Może tutaj rzućmy tego emisariusza. I kolejny emisariusz. I za chwilę chyba weźmiemy Brygadę Impera. Tak jest. Dobra robota. Więc jest Brygada Impera, która tutaj wchodzi za 14 punktów, ale to było dosyć długie zagranie. I teraz jest czterech emisariuszy po stronie przeciwnika. Jeszcze możemy zagrać kolejną Brygadę Impera. No dobra. Myślę, że teraz właśnie powinniśmy to uczynić, ale ja bym chyba tutaj zagrał teraz Emhyra, żeby sobie cofnąć jednego z naszych medyków z Vicovaro. Tak więc zagrywamy Emhyra. Rzucamy sobie Brygadę Impera. No i cofamy sobie medyka z Vicovaro, żeby tutaj później coś wyciągnąć z jego cmentarza. Dobrze, on gra Henseltem na maszyny z tego co widzę. Tak więc pewnie Henselt poleci na... No, na kedweńskiego mistrza raczej nie poleci, bo ma dwóch na ręce. Być może na tarany. No ale póki co moglibyśmy zagrać nowicjusza z Vicovaro. I on tutaj zada obrażenia trzem jednostkom. Myślę, że możemy... Albo może jeszcze wcześniej zagrajmy siewce zarazy. W ten sposób, żeby tutaj dwie piątki zniszczył. I oczywiście boostują się Brygady Impera. No oczywiście on może to jakoś skontrować zawsze. Może zniszczyć jakoś te krowie truchło bądź zablokować. Ale to jest właśnie wtedy na przykład strata blokera naszego przeciwnika. Tak więc no to raczej może wyjść tylko na naszą korzyść. I tak już się te Brygady Impera zboostowały. I wleciał Talar. Tak więc my chyba będziemy musieli tutaj pasować. No bo on jedną kartą tego nie zrobi. Myślę, że dwoma też raczej nie powinien tego zrobić. Chociaż możliwe, że jakby tutaj zagrał Henselta, no ale te krowie truchło raczej i tak by zadziałało. Tak więc myślę, że tutaj
leci pas z naszej strony, no bo nie chcielibyśmy, żeby przeciwnik miał przewagę dwóch kart. Nareszcie. Aha, są jeszcze ci, no o nich zapomniałem. To zobaczymy, czy zrobi to jedną kartą. Oczywiście pamiętajmy o krowim truchle, które teraz Nic nie tutaj by mogę. ładnie zadziałało, ale jednak tutaj zadziała tylko na tego zwiadowcę rębaczy. No i taran. Mimo wszystko jednak on tego nie robi. Tak więc całe szczęście, że tak się właśnie stało, bo mogłoby być naprawdę ciężko, a teraz po prostu będzie miał jedną kartę mniej na ręku. No i oczywiście wygra tę rundę. No to myślę, że nawet nie jest tak bardzo źle. Teraz by pasowało, żeby on jeszcze w tej drugiej rundzie trochę pograł, bo byśmy mogli wyrzucić tak Doregaraja, Vesemira i Yasire. Na tych trzech kartach mi najbardziej zależy, żeby je wyrzucić. Dobra, Cantarelle chyba wymienimy, bo oczywiście tutaj przegraliśmy tą rundę. Jest brygada, okej, nie jest źle. Uzdrowienie zostawiamy sobie na koniec. No jednak też obawiam się, że on mógłby od razu spasować. Co nie byłoby chyba tak bardzo dobre dla nas. Dobra, Janna Talis i posiłki. Ronvit. Na honor panny Jagódki. Jakbym tutaj zagrał Vesemira na... Nie no, to chyba się zbytnio nie opłaca, żeby na Ronvida rzucać Vesemira. Możemy ewentualnie rzucić Vesemira, właśnie wyciągniemy płotkę, Mandragorę na płotkę i będziemy mieli wtedy 16 punktów. No i tak go tutaj raczej nie przebijemy, bo chyba nie jest to możliwe, żebyśmy go tutaj przebili w jednym zagraniu. No i dlatego chyba lepiej tutaj właśnie teraz zagrać tego Vesemira. Starczy wygłupów. No to rzucamy Vesemira, wylatuje płotka. Bierzemy sobie Mandragorę i nalewkę z Mandragory, czyli ulepszenie. Oczywiście na płotkę. No i teraz płotka ma 10 punktów. No i zobaczymy, on tutaj będzie grał. Okej, poleciała wzmocniona balista teraz. Żeby go przebić, potrzebujemy 12 punktów. 12, 12. Teoretycznie Tibor to robi, ale wtedy dalibyśmy po prostu mu kartę do ręki, tak więc zadziałałoby trochę tak, jakby on rzucił szpiega. A on już talara swojego wykorzystał. Moglibyśmy po prostu teraz wyciągnąć emisariusza z naszego medyka. Jeszcze zagralibyśmy Kahira. Zrobię, co muszę. Tak więc Kahira na... No chyba na medyka, bo Doregaraj... A nie, Doregaraj to robi. Dobra, to możemy zagrać teraz Doregaraja. Ludzkość jest wirusem. Na Ekkime. I zjemy sobie może płotkę właśnie. A jednak nie robi tego, bo my jeszcze tutaj cofamy Doregaraja, no tak. Dobra robota. Ale mimo wszystko mamy teraz jakiś carryover w postaci 6 punktów, które by przeszły. Oczywiście przychodzi siła bazowa. Jestem oficerem i gentlemanem. Tak więc możemy to jeszcze jakoś ciekawie rozwiązać. Dobra, teraz ma 14 punktów przewagi. No to chyba polecimy z medykiem. Egroto dum anima est, spes No i enim. co, wyciągamy sobie emisariusza, bo tutaj raczej nie ma innych możliwości. Na inny rząd Przepraszam, rzucamy emisariusza. wasza wielmożność No i nie nowicjusz. zamierzam. Ostatni brąz w naszej talii. No Oczywiście, to jak mistrzyni. rzucamy sobie oczywiście wronie oko. No i teraz byśmy już to zrobili na Dobra przykład do robota. Doregarajem, ale on nie wiem, czy on będzie chciał grać do końca, zobaczymy. Ten Henselt może mu pójść w tą wzmocnioną balistę. No i niestety to mogłoby być niezbyt ciekawe. No ale raczej tak zrobi, bo potem tego Henselta i tak by nie wykorzystał. Tak więc Chcesz leci mojego Henselt w ludu? balisty. Zdolnie do walki. I wylatują teraz dwie balisty. Tak więc może się to nawet skończyć 2-0 dla naszego przeciwnika. Teraz mamy naprawdę ciężką sytuację. No i w sumie nawet jestem skłonny wyrzucić teraz tego Tibora.
Ewentualnie moglibyśmy teraz rzucić Asirę. I wtasowujemy sobie Płotkę oraz Mandragorę. I teraz możemy zagrać naprawdę ciekawe zagranie. Właśnie mamy uzdrowienie, a Vesemir jest na cmentarzu. No jedną kartą chyba byśmy i tak tego nie zrobili, ale mimo wszystko poszłoby tutaj nawet nieźle, gdybyśmy tak zagrali. Tak więc jest to zawsze jakaś możliwość. Dobra, leci teraz ta zwykła balista, która rani wrogów z tą samą siłą. Akurat tutaj nie ma takiego zagrożenia. No teraz już by było. Okej, no ten kolejny nowicjusz tutaj niezbyt dobrze wchodzi, bo ma wszystkie jednostki poustawiane w jednym rzędzie. No i w sumie teraz byśmy chyba rzucili do Regaraja na Ekkime i zjadamy sobie Asirę. Dobra, teraz mamy już carryover w postaci 12 punktów. On może mieć też pożogę w tej talii, tak więc może nam za chwilę jedną Ekkime spalić. Ale miejmy nadzieję, że jednak pożogi mieć nie będzie. No bo to byłoby niezbyt ciekawe dla nas. O, jednak nam ukradł. No to nieźle. I ja bym chyba teraz zagrał uzdrowienie na Vesemira. Wyleciała oczywiście Płotka z 10 punktami. I teraz Mandragora jednak weźmiemy sobie wyciąg z Alrauny. Resetujemy jego Ekkime i usuwamy ją z gry. No dobra. Teraz on ma 48 punktów, my mamy 33. Tak więc no, ma tych punktów tutaj sporo więcej, bo jeszcze teraz zagrał róg dowódcy. To my musimy rzucić teraz Tibora. Dobrało mu balistę. No dobra. Już raczej tutaj tego nie wygramy. Wleciała teraz Shani, pewnie w Taran albo w kadweńskiego mistrza. Poleciało właśnie w mistrza, tak więc no jak widzicie, on już tutaj zrobi naprawdę sporo punktów jeszcze tymi swoimi maszynami. Oczywiście panna Jagódka również została rzucona, a raczej jej wybranek. Okej, leci balista. No co, my rzucamy teraz Brygadę Impera. No i jeżeli on by teraz spasował, no to i tak tego nie zrobimy, tym nowicjuszem. Oczywiście on rzuca tutaj wszystko do jednego rzędu, tylko Shani jest w innym rzędzie. No to jeszcze rzućmy te trzecie Wronie Oko. Teraz Wronie Oko uderza za 6 punktów. Jeżeli miałby jednostki tutaj w trzech rzędach, to łącznie by uderzyło za 18 punktów plus medyk, nowicjusz 2 punkty. To jest aż 20 punktów, tak więc no myślę, że to naprawdę ciekawie wygląda. I gdyby tutaj taką talię dopracować, to można było się nią, można byłoby się nią pobawić. No a tymczasem myślę, że wyszło całkiem ciekawie. Ja już zbieram beczki na kolejny patch, który nie wiadomo kiedy będzie. Wiem tylko, że dokładnie dzisiaj będzie stream redów, tak więc serdecznie zapraszam o 21:00, potem wrzucę omówienie tych kart. Natomiast ten deck, który dzisiaj wam prezentowałem, macie do niego link w opisie, tak więc myślę, że jeżeli chcecie więcej takich ciekawych decków, no to postaram się coś potworzyć. Zobaczymy, może spróbuję sam coś wymyśleć. A tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego filmu, cześć, na razie.